Revo, Boxdel i Gimper. Pomówmy sobie dzisiaj o tych trzech panach. Zwłaszcza o tym pierwszym, który na swoim ostatnim podcaście dosyć mocno popłynął. I wiecie, ja już pogodziłem się z tym, że komentarze dzisiaj chcą być jakimiś strażnikami moralności, jakimiś szeryfami internetu, ale ten koleś poszedł chyba o dwa mosty za daleko, bo teraz według niego w świecie przez niego chyba idealnym to komentarze już teraz powinno wam mówić, co macie myśleć, czego nie macie myśleć, co macie mówić, czego nie wolno wam mówić, czego nie wolno wam robić i mało tego, pójdźmy o krok dalej, kto powinien coś komentować, kto nie powinien czegoś komentować, że na komentowanie czegoś to powinno być jakieś pozwolenie albo, nie wiem, z jakichś myśli, które wypowiadacie, z jakiejś waszej opinii, to powinny być wyciągane konsekwencje, jeśli te opinie nie są zgodne z tym, co on lub większość ludzi myśli. A to już powoli zaczyna być jakiś irracjonalny absurd i powrót do czasów komuny z departamentem cenzury na czele. I to chyba nie jest najlepszy pomysł. Nie chcę być, wiesz, bo to może znowu być tak, że o tam cięty na Boxdela jestem czy coś. Ja nie mam osobistego powodu być ciętym na Boxdela czy coś, tylko wiesz, patrzę na to, co się dzieje, nie? I to jest takim triggerem, który gdzieś tam odpala te rzeczy, o których teraz mówię. Mm? Ale i tak mimo wszystko, no, mam wrażenie, tak się zacząłem teraz zastanawiać. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko bardziej jestem wkurzony na ludzi niż na Boxdela. Niż na Boxdela. Tak, wiesz, jak czytam te komentarze, gdzie jak pelikany. W ogóle tak. Wardenga na swoim streamie o tym mówił, że chyba to było przy oglądaniu filmu, bo tak mi się wydaje, że jak oglądał film Boxdela, że sam już był taki, czytając tam na czacie rzeczy i tak dalej, sam był już taki zrezygnowany, że ludzie, jak wy nie myślicie. No, no i teraz pytanie, czy to jest ludzie, jak wy nie myślicie, czy ludzie, jak wy nie myślicie tak jak ja. Bo, nie wiem, ci goście typu Sylwester, Wardenga czy Revo mają jakąś dziwną manierę, jakiś dziwny kompleks tego, że oni by chcieli, żeby wszyscy myśleli tak jak oni i że skoro oni doszli do jakichś wniosków, to przecież oni są mądrzejsi od wszystkich i każdy powinien na te same wnioski wpaść. A ja na przykład, gdy czytam komentarze, bo czytam, nie jestem jednym z tych, którzy się wywyższają, są ponadto i nie czytają komentarzy, bo ich robaki nie obchodzą. Ja czytam wszystkie, znaczy znaczną większość. I gdy ja czytam komentarze i widzę, nie wiem, czy mi zdanie przychylne, czy mi zdanie nieprzychylne, to dla mnie najważniejsze, żeby ktoś myślał samodzielnie, a to, do jakich on wniosków dojdzie, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. I myślę, że tak właśnie powinno być, że każdy powinien mieć prawo do jakiejś samodzielnej oceny i samodzielnego myślenia. I ostatnie, kurwa, co należy robić, to, nie wiem, umniejszać ludziom dlatego, że mają swoje zdanie, tylko dlatego, że jest ono inne niż twoje, bo to już jest trochę, kurwa, przegięcie. No ale spójrzmy na jeszcze kilka przykładów. Ja też nie chciałbym, żeby tak wyszło, że wiesz, tutaj gadamy i że no, a ludzie są głupi, a my tacy mądrzy sobie siedzimy, kurwa, coś nie, tam. Nie, po prostu my mamy więcej informacji i stoimy w innym miejscu, bo ja bardziej po prostu uważam, że taką intencją tego, wiesz, tutaj gadamy i tej mojej trochę też frustracji z tych komentarzy i tak dalej, emocji, które w związku z tym jakieś tam się pojawiają, jest to, że po prostu chciałbym was zachęcić do takiego krytycznego myślenia, do właśnie tego braku zaufania wiesz, do osoby, którą widzisz w sieci i kwestionowania tego, co mówi, ale nie po to, żeby zawsze jej nie ufać albo zawsze mieć każdego za oszusta, tylko po prostu dlatego, żeby mieć większy obraz, jak to naprawdę wygląda, nie? No, tylko co daje ci pewność, że to właśnie ty masz rację? No chyba nic, bo to, że coś jakoś wygląda, to nie znaczy, że takie jest. Więc może zamiast do myślenia krytycznego i braku zaufania powinni zachęcać do myślenia samodzielnego i wyciągania samodzielnych wniosków, bo to wszystko pięknie brzmi, że on to robi dla ludzi, że ludzie, zacznijcie myśleć. Tak, tylko zacznijcie myśleć po swojemu, a nie w sposób, w jaki ktoś wam narzuca, bo to wszystko miałoby sens tylko wtedy, gdyby ci ludzie przyznali się do tego, że nie zawsze mają rację i też mogą się mylić. A tego tam bardzo, ale to bardzo brakuje. Za to, czego tam nie brakuje, to manii prześladowczej i doszukiwania się podstępu nawet w najdrobniejszych rzeczach.
I to było logiczne, że on będzie gdzieś tam się rozkręcał. Ja też dlatego oglądałem to z komentarzem Wardęgi, bo byłem ciekaw, czy jakby on kolejne jakieś smaczki tutaj pokaże, tak jak wtedy opowiadał, nie wiem, chociażby, bo to są takie małe rzeczy, że olej był w domu, tak? Tak. Jakieś takie są małe rzeczy, ale one pokazują... Tak, takie, wiesz, znowu tam, patrzcie, kurde, biedny, nie? Tak. Boxdel miał olej i go nie użył i usmażył na wodzie. Ta podła, podstępna kreatura. No i może o to właśnie chodzi. Może ludzie naprawdę przyciągają ludzi sobie podobnych. Może dlatego on, nie wiem, oglądał to z komentarzem Wardęgi, bo lubi, jak ktoś mu coś podpowie. Może dlatego ja zawsze takie rzeczy oglądam sam, bo lubię samemu wyciągać wnioski i nie lubię, gdy ktoś mi sugeruje albo mówi, jak mam myśleć. Nie wiem, no ale to nie wszystko. Natomiast ja uważam, że zawsze w parze z wolnością idzie odpowiedzialność, a ludzie często, wiesz, chcieliby tą wolność, ale bez tej drugiej części, oczywiście, nie? Tak. Bo no tak jest wygodnie. Mhm. I w związku z tym uważam, że wszystkie działania, które teraz podejmujemy w internecie, czyli no, na przykład kupowanie pay-per-view na klauta, patrząc na zestawienia, tak? Czy wspieranie różnych osób po tej dramie, które być może na to zasługują, być może nie. I takie bezrefleksyjne podchodzenie do tego no, kształtuje to, jak wygląda dalej internet. To już nawet doszło do tego, że nawet Gimper zaczął go prostować z tych jego odklejek. No dobra, a nie czujesz, że trochę jest tak, jak tu sobie siedzimy mądre głowy, kanały komentarii i jest tak. Influencer zareaguje na dramę w sposób, który zostanie źle odebrany, to mówimy, ale głupio zrobił, bez sensu, tu bezczelny, taki śmaki, owaki, powinien to zrobić inaczej, to było fatalne i oceniamy, że to złe. Mhm. A jak ktoś dobrze zareaguje, także ludzie dobrze to odbiorą i zagra tak, jak powinien, to mówimy o... Dobrze zagrał, to na pewno celowo i cynicznie, a wcale nie szczerze. Ale to nie ma znaczenia odbiór ludzi, tylko intencje tej osoby, które oceniamy. No ten koleś to jest King Joffrey. Gdyby dać mu trochę władzy, to on by tu porobił takie porządki i tak by wszystkich pozamiatał, że mielibyśmy naprawdę departament cenzury. I nie jest to dobre. Ja nie wiem, co do Sylwka Wardęgi, to co by o nim nie mówić? Ja jestem daleki od sympatyzowania z tym człowiekiem, ale on... bardzo trzyma się w tych ryzach i on, pomimo że ma możliwości i ma tą taką władzę, to on bardzo, ale to bardzo uważa, żeby tego nie nadużywać i żeby z tego nie korzystać. A mam wrażenie, że Rewo, gdyby miał takie możliwości, to on zamiatałby wszystkich bez wyroku, byłby kurwa sądem, katem i wyrocznią w jednym. I internet nie potrzebuje czegoś takiego. Internet jest, jaki jest, właśnie dlatego, że mamy w nim wolność, że każdy się może wypowiedzieć i to ludzie cię tam zweryfikują, bo jak zaczniesz gadać głupoty, to ludzie bardzo szybko cię zweryfikują i nie potrzebujemy tam szeryfów z manią wielkości i nadużywających władzy, bo komentery zaczęło się robić takimi dziwnymi jakimiś strażnikami porządku. A to chyba nie do końca o to w tym wszystkim chodzi, bo jak ja to widzę, to ja coś widzę, ja to komentuję, ja czytam komentarze, potem wyciągam wnioski. Nie mam problemu z przyznaniem, że się mylę i nie wiem, czasem zdarzy mi się zmienić zdanie, ale ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to mówić komuś, co ma myśleć, kogo ma lubić, co ma kupować, czego ma nie kupować, czego ma unikać, bo to już jest chore i myślę, że nie ma osoby w internecie, która powinna sobie uzurpować prawa do takiego decydowania za kogoś, bo ta wolność to jest najlepsze, co mamy w internecie i nie zmieniajmy tego.